Cześć, witajcie. Jak widzicie, gwiazda dzisiejszego odcinka powinna być ta, którą pokazuję, ale nie będzie nią ten samochód. Gwiazdą będzie coś, co ma gwiazdy w znaczku, czyli Subaryna, Subaru Forester. No, z konkretnym już przebiegiem i jeszcze konkretniejszym wiekiem, a właścicielem tego auta jest nie kto inny, a... Nie, ja nie jestem właścicielem, ja tylko przytarczyłem ten samochód. Przytarczyłeś, ale pozbyłeś się z godziny. No, skoro jest sprzedana. Świrus już nie jest Świrusem od Superbiny, słynnej Superbiny Świrusa, tylko jest teraz Świrus od Subaryny. Od Golfa dwójki. Dobra, i będziemy testowali zaraz dla Was właśnie Subaru Forestera z którego roku? 2008, końcówka produkcji już. 2008, końcówka produkcji, czyli 10-latek. Przebieg? 128 tysięcy, więc już silnik porządnie dotarty. Pokażemy Wam z zewnątrz, jak samochód wygląda. I zaraz będziemy testować w czasie jazdy. To już jest ta wersja ze światłami, które są młodsze, bo te starsze troszkę wyglądają już archaicznie, jednak końcówka produkcji to końcówka produkcji. Końcówka drugiej generacji. No właśnie. Mitsu, mocarne Mitsu z panoramą na wypasie zostaje, 1.6 wolnosące, tu mamy dwulitrówkę. Wolnosącą. Też wolnosącą. Ale stały napęd na 4 łapy. Stały napęd na 4 łapy to jest coś, czego nie ma Mitsu. Tam jest tylko ośka, 117 kunia miwek. Są dwa suby, jeden udawany, a drugi prawdziwy. Tak, dokładnie. Jeden prawdziwy tu przed nami, a tam przed nim, przed Subaryną jest... Mieszczuch. Mieszczuch, totalny Mieszczuch Działkowicz, bez terenu. No dobra, to zaraz Cię zabieramy za testowanko. Przestawiliśmy autko w miejsce, które lepiej się nadaje na prezentację i teraz Świrusowi oddajemy głos. Przekaże nam trochę informacji na temat auta. Przede wszystkim powiedz, skąd taki nagła zmiana, taki pomysł na Subaru u Ciebie po Skodzie Super. Znaczy, samochód nie jest mój, to jest kupiony samochód na potrzeby mojego taty, który jest leśniczym, podleśniczym. Więc trzeba było kupić samochód przede wszystkim taki, który sprawdzi się w terenie. Owszem, ktoś może zarzucić, że Forester nie jest typową terenówką, bo nie jest. Możecie spojrzeć, że nie wygląda, aby miał turbo prześwit, chociaż no. W katalogu ponoć 20 cm ma. Czekaj, zajrzymy. Czekaj, zobaczymy, co tam się dzieje pod spodem. Nie, no tak nisko nie wisi. No ale że 20 cm do najniżej zawieszonych elementów, to bym nie powiedział. To trzeba by, kurde, sprawdzić, bo coś mi ciężko uwierzyć, że aż 20. No ale może tak jest, skoro tak podaję. Tak, po... Skoda sprzedana, ja zostałem z Golfem dwójką. Czemu Golf dwójka? To temat może na inny materiał. Tak, temat rzeka. Tak, to będzie inny materiał. No jak, Tejmera się przesiadłem. No jak? Co do samego Forestera, jest to druga generacja, 2008 rocznik, więc końcówka. Ekspertem od Subaru nie jestem, bo dla mnie japońskie samochody to był, bym powiedział, dramat. Tym bardziej, po pierwsze, silnik wolnosący 2.0, 158 koni. Właśnie, zajrzyjmy, co tu się dzieje. Bezramkowe drzwi, jak w moim Mustangu. Porównać. Dokładnie. Tym bardziej, dla mnie nowością jest... Wlew paliwa? Tak, wlew paliwa. Otwieranie wlewu paliwa. I teraz możecie się śmiać. Świr, wielki wróg LPG. Jakby ktoś nie zobaczył, to specjalnie zoomik zrobimy manualny. Zobaczcie, co to jest. Chyba wszyscy wiecie. Jest to ukryty wlew do nie jest tankowania. To, nie jest to złącze atrapa. Na gaz. Nie jest to atrapa. Nie. Roleta, jak ja się śmieję dla ludzi, którzy chcesz sprawdzić, czy kumpel jest trzeźwy. Trafi za pierwszym razem w to. Nawet ja nie... No bagażnik to... No tak. Nie jest tak źle. No. Butelka. Jest, proszę bardzo, toroidalny zbiornik. Można powiesić tu, przepraszam za bałagan, ale to jest samochód dla leśnika. Ale zobacz, Firus, podejdź jeszcze pod tą klapę. Właśnie, to jest ten... No nie, no zobaczcie, no to nawet dla mnie, to jest to, na co ja zawsze narzekam, że ja muszę się mocno garbić, no ale wiecie, no ja nie mam 2 metrów jak Firus, więc... Mam? Tutaj fajny eksponat. Jak ktoś będzie zrzędził, czy na Mateusza, czy nawet na Kubusia. Pozdrawiam, Kubuś. Mam tu fajny rekwizyt. Czy na mnie i będzie niemerytoryczne komentarze. Czy na Mustanga. Czy na Mustanga. Czy na Forka, nie daj Boże. Tak. Pamiętajcie. Tak.
Ja kiedyś to wam mówiłem, lepiej świrusa nie drażnić. Świrus to jest porządny gość, ale ma swoje granice wytrzymałości. Miarka jest. Mówię, ale to jest wyposażenie do pracy w lesie, do jedzenia. Rękawice oczywiście. Czy tam, żeby gaz brać. Mhm. Gaśnica nowa. No dobra, a powiedz teraz może, bo bagażnik wygląda całkiem ok, jak na auto tych gabarytów. Nawet jak jest na auto ustawny, pakowny. Stały napęd na 4 tak. koła. Tak, dokładnie. Jest tu fantastyczny stały napęd, słynny napęd Subaru na 4 koła. Ale faktycznie klapa bagażnika dla Japończyków. No tak, dla małych ludzi. No, dla średniego wzrostu powiedzmy, teraz dla małych. Ten dźwięk, który no, słychać. Słyszeliście. To nie jest tam, tylko ta blachy, układka. Tak, to jest standardowo, wiesz, w takich dużych klapach jak się zamyka, czy nawet w limuzynach, to wkurzający nie odgłos. Nie powiem, to jest odgłos jakby tam, ja rozumiem, tak, jakby Dacia Logan podstawowej czy coś. Jakby się rozpadało, ale wystarczy podkładki, zresztą i tak blachy będzie zmieniał, przecież to jest warszawskie, to są warszawskie blachy, będziesz ja na swoich. Tak, no jeszcze powiedz, od razu, przy okazji jak pokażemy jeszcze wnętrze, fajnie się też odbija w tylnej szybie, widzisz, to jest taka dosyć taka jakby folia jakaś taka. Folią. No właśnie, jest taka folia, to taka jakby lekko srebrna, nie wiem, to taki nadaje srebrny. Tak, na zdjęciach dla mnie to wyglądało dziwnie, ale jak no. się ma ten samochód, to jest bardzo praktyczne, bo można zostawić roletę odsłoniętą i nie widać, masz w bagażniku. Mhm. Zobaczcie, no odbijamy się elegancko w tej bezramkowe szyby oczywiście są z przodu i z tyłu, jak widzicie drzwi bez ramek. Z tyłu nie ma za dużo miejsca, szczególnie jak się odsunie fotel, ale jak ty siedzisz, bo to jest fotel na twój wzrost, na 2 metry ustawiony, to tam raczej już nie zmieścisz się za sobą, nie ma najmniejszych szans. Nie, ale ktoś, kto ma tam 1,70 m, 1,80 m. No to widzicie, jak ktoś potrzebuje auta dla dwumetrowców, no to Skoda Super, polecamy, tak? Jeżeli chcecie jechać dwumetrowy kierowca i dwumetrowy pasażer. Tylko, że w porównaniu do Skody Super, ten ma większe możliwości, żeby gdzieś wjechać, przede wszystkim wyjechać, bo wjechać to może do lasu, żebym jechał Superbem, no. Tylko pytanie, czy bym wyjechał. No właśnie. Tym można wyjechać. Koła, to ciekawe też rozmiar. No właśnie, no. Koła jak koła. Ludzie, ten auto ma prawie 160 koni. Patrz co tu jest. Bęben. Bębnowe hamulce, faktycznie z tyłu. I to nie jest tarczo bęben, to jest bęben jak w mordę strzelił. Bębnowiec. No. To jest bęben. Będziesz zmieniał opony, rozumiem, tak? Będziesz wrzucał mu... Całoroczne będą. No tak. Ale z tyłu, z przodu tarcza wentylowana. No tak, tarcza wentylowana jest. Rozmiar tego kapcia z przodu, z tyłu identyczny, na pewno 215/65 R16. Balon niesamowity, 102V. Balon niesamowity. Nie wyobrażam sobie w tego typu aucie, tak jak miałem w Skodzie 45 na leśnika. Okej, okay. A otworzysz maskę, zobaczymy co się dzieje pod maską. Jak to, gaz hula. No, gaz, oczywiście, gaz hula. No i zaraz jeszcze może powiesz nam o tej, bo ciekawa rzecz, ja już wiem. O, tu macie, zobaczcie, dźwignię, high-low, reduktor. I powiedz mi... Mechaniczna wajcha, a nie jakiś przycisk. Oczywiście, nie jakiś tam przycisk elektroniczny, tylko stara szkoła. Powiedz mi jeszcze, ile kosztował, bo on ma 10 lat, tak? 2008. Tak. Ile kosztował Badyl, was ten no, Badyl, no, jak w porządnych autach. Czego chcesz, no. Tylko wiesz, auta dla lamusów mają te teleskopy. Auta często przyjące się. Dokładnie, tak. Nie no, wiecie, że my sobie lubimy pożartować. Nie obrażajcie się od razu wszyscy ci, którzy mają teleskopy no, pod maską. Super, teleskopy to też się często przyjmą. Tak jest, redukcja masy. Jeden Badyl jest dużo lżejszy niż dwa teleskopy, a często są dwa. Dobra, więc teraz tak, to jest oczywiście wolnossak dwulitrowy, tak jak mówisz, 160 kunia, instalacja gazowa, ale wspomniałeś mi, zanim włączyliśmy kamerę, że rok temu zainstalowano. Tak, z papierów wynika, że rok temu. Ten samochód został sprowadzony z Francji w zeszłym roku przez poprzedniego już właściciela. Mhm. Z informacji, które od sprzedającego, no będzie widać na pewno po rejestracji, skąd to auto zostało zakupione. Z jakiej firmy, nie będziemy reklamować, ale dostałeś na to auto roczną gwarancję. Gwarancję na cały samochód i nawet gwarancję na to, że jeżeli by się okazało, że ten samochód jest, nie wiem, klepany, spawany no. z kilku, to po prostu zwracają całą kwotę. Przez rok, jak do tego dojdziesz, rok. Tak, no to ładnie, bo zobaczcie, to jest tak, że często to jest argument przeciwko. Za właśnie argument za zakupem nowego auta, a przeciwko używanym, że nie mamy żadnej gwarancji, nie wiadomo, kupujemy kota w worku. Są takie miejsca, gdzie się zapłaci więcej, bo nie ukrywajmy, że zapłaciłeś nieco więcej niż średnia rynkowa wartość. 6 tysięcy samochód kosztuje. No właśnie. Więc możecie kupić w takich miejscach właśnie z roczną gwarancją, nawet roczną gwarancją 10-latka. No cóż, decyzja należy do was. Czy zapłacicie więcej i będziecie mieli święty spokój, czy wydacie mniej i nie będziecie wiedzieli. Albo kupić, jak to się, jakby to ująć, samochód tańszy, bo też umówmy się, ten samochód. Jak przejdziemy do wnętrza, to z bieda edycznym. Ktoś powie, bieda, nie ma
halogeny i to jeszcze tutaj zmatowiałe. No tak, ale to wszystko to kosmetyka, to się zrobi. No halogeny to gorsza sprawa. Nie ma świateł przeciwgłowych, bieda straszna. No. Ale najważniejsze przy wyborze auta dla nas było stan. Tak. Żeby samochód był w dobrym stanie, nawet ten jest w bardzo dobrym stanie, bo faktycznie nic nie trzeba przy nim robić. Do dokumentów cały przegląd olejowy, serwis, wszystko miał pół roku temu robione. I faktycznie jakby wyjąć bagnet, to olej jeszcze czarnieje. No dobra, słuchaj, to może pogadamy jeszcze w czasie jazdy o tym wszystkim, żeby nie zanudzać widzów, a teraz jak jest otwarta maska, jakbym cię poprosił, żebyś odpalił silnik. Normalnie niech on sobie popracuje na obrotach na jałowych, bez przygazówek, nie zatruwajmy tu ludziom, bo tu wakacje są, gdzie środek czasowy. Tak, las nie obok. Nie straszmy. Po prostu normalnie odpal, wiesz, na jałowym bez żadnych tam przygazówek. Dobra. No. Ładnie odpalił. Równiutko pracuje. Co prawda silnik nie jest zimny, no bo radyjko się włączyło. No właśnie. Żeby mi nie zablokowano, żeby nie zablokowali materiału. Dobra, więc teraz tak. Myślę, że jeśli chodzi o naszą prezentację taką krótką, no to będzie wszystko. Możesz zamykać maskę, bo nie będziemy już tu więcej smrodzili. Ruszymy w trasę i będą wrażenia z jazdy. Jak to amortyzuje, jak to... Właśnie jest w jeździe tym silnikiem. No. Po tym, jak człowiek już kilka lat gnuśnął w dieslach, to jeszcze w automacie. No. To jest naprawdę miła odmiana. Zwłaszcza przy wkręcaniu się na obroty. Zwłaszcza przy wkręcaniu na obroty. Bo nie powiem, do 4000 to jest muł bagienny. Jedzie, bo jedzie. Muł bagienny. Dobra, no to tym mułem bagiennym teraz ruszamy w trasę. Wio, jedziemy. Tak jest. I drzwi bezramkowe. Miła rzecz. Taki detal drobiazga cieszy. Zapinamy. Ale na to swoją wadę przy większej autostradowej prędkości. No domyślam się, że trochę ci musi hałasować. Dobra, z tyłu zamkniemy. Zamykamy, zamykamy. Nie wiem, czy przednie też zamknąć? Możesz, możesz. Bo tu klima jest wydajna. Tak, klima właśnie bardzo wydajna, bo przed chwilą przestawialiśmy samochód, to się aż zdziwiłem. Bieda biedą, ale klimatyzacja automatyczna. No proszę, masz w trybie auto. Tylko, że nie jeździsz AC, nie włączona jest klimatyzacja, bo wyłączyłeś przed chwilą. A w trybie auto musimy ustawić, dobra, teraz mamy tryb auto. I tu mamy jeszcze tryb auto. Sprawdzamy wszystko, czy działa. Tu mamy co, uchwyt na kubeczki, taki tak, śmieszny? Ale bardzo wytrzymały. No popatrz. Duży monsterek się trzyma. No popatrz, sprawdziłeś, już przetestowałeś. Lekko, lekko przydławia, ale co, to instalka gazowa, tak? Lekko. Myślę, że to chyba przed gaz, bo się gaz włączył. Tu mamy. Ja się tej instalacji gazowej uczę po prostu. Bo... No dobra, dobra, bo ty jesteś dieslowiec przecież do tej pory byłeś. No i powiedz o samej skrzyni, jak się przestawić po dieslu na obroty w wolnossaku, na zmiany biegów? Dziwnie. Nie ukrywam, że jest dziwnie, bo trzeba go znacznie wyżej wkręcić, żeby jechał. Ja to doskonale wiem, bo przyjechałem tu Mitsubishi 1.6 wolnossak, 117 koni miwek i mam ten sam problem. Ja niby mam też wolnossący silnik w Mustangu, ale wiecie, tam mam kilkaset newtonometrów przy 2000 obrotów, a tutaj on zdyka. 198 newtonów, ale nie ma tragedii. Tu jest 198 maksymalny moment obrotowy, ale dostępny nie za nisko, dostępny jest wyżej. Wyżej, ale też nie bez przesady. No. Bo to z boksem, ma inną charakterystykę jazdy. Tak, a tu ciekawostka. Gwiazdki na logo, możesz powiedzieć, co oznaczają? Plejada. Tak jest. Plejady. Auto dla VIP-ów. Mówi się, że bez gwiazdy nie ma jazdy, to jest lipa, bo tam jest jedna gwiazda, to jest Tak jest. Widzisz, jak mamy wesoło? Bez pozdrawiam gwiazd... właściwości... przepraszam. Pozdrawiam właścicieli Mercedes. Nic do was nie mam. Ja sam jestem ex-właścicielem Merca. No. Dziadkowozu. Tak jest, musimy tu wyjechać. Nie, to jest masa dzieci teraz. No nie, to powolutku, pomalutku jedziemy. Jesteśmy w terenie. Ale klimę można wyjechać, bo jest za chłodno. Jeszcze się przeziębimy, to będzie to niezły. To jest bardzo wydajna klimatyzacja, zamrażarka. No. Ostatni raz taką wydajną klimę to czułem w Passacie B6. Ale powiem ci, coś jest takiego, że te japońskie auta mają wydajną klimę. Nie to, że mój Mustang, żeby nie miał wydajnej klimy, mam bardzo wydajną. No ale tam wiesz, jest spora sprężarka, bardzo duży silnik. Ale ten Mitsubishi, ten mały, ta mała pierdziawa, no 1.6, 117 koni. Wolno ssąca jednostka, a tak chłodzi skubany, taka lodowa, że też byłem miło zaskoczony. A się dowiedziałem od nowego właściciela Superba, nie powiem co to jest,
że kuna zrobiła mały chyba zamach na Superba i poprzegryzała przewody od klimatyzacji, no, i trzeba było napełniać przewody wymienić. No popatrz pan. Nie, już po w lewo pojedziemy. Tak, możemy w lewo, tam w stronę będziemy Krynicy Morskie jechali, bo tu pewnie będzie dużo większy ruch w tą Mańkę, wiesz, bo tam będą ludzie wracali. Boże, same lemingi, pejo. Lemingi. Masakra. Nie narzekaj, ostatnio jak testowaliśmy Audice, to mówiłeś o swoich tam rejonach i tych blachach. Jak... No dokładnie. No ty gorzej jeszcze nazywałeś. No to jest taka fotel. Mowa potoczna. Fotel taki powiedziałbym, że wcale nie wygodniejszy niż Mitsubishi, którym przyjechałem. No porównujemy auto japońskie, więc wypada bardziej niż na przykład z Mustangiem czy innymi autami. To bardziej płaskie siedziska jak siedzę, przede wszystkim szmaty, bo to jest materiałowe. Tam mamy wypas, bo w ASX-ie mamy skórę. To jest panorama, skóra na full wypasie. Półtorej godziny tu jechałem i nie powiem, że po półtorej godziny to przerwa, żeby się wyprostować, jest data. Nie mamy chyba regulacji odcinka lędziowego, tu nie o, mamy. Nie, to nie auto. Zresztą w Mitsu też nie ma. A jest tylko rok starszy od Superba. No widzisz. No ale jak w ogóle tak oceniasz, jeśli chodzi o właśnie przyjemność z jazdy? Wiadomo, tam miałeś DSG, tu masz manualną skrzynię, a diesel, tu masz wolnossącego muła. Tak, luźną. Właśnie. Można popatrzeć. Ale ponoć kolega, który siedzi w Japończykach, mówi, że to jest normalne. No w Mitsu pokazałem ci przed chwilą, że też był luz spory, chociaż nie tak wyrobiony, no ale jak sam wiesz, za ileś lat będzie pewnie podobnie, bo jednak generalnie ten samochód, on nastraja, żeby jeździć spokojnie. Ale... Sorki za wstrząsy, ale Subaryna to ma zawieszenie bardziej sportowe. Sztywny jest dość. No, jest sztywny. No, dużo sztywniejszy niż to Mitsu, którym przyjechałem tu. Nie będziemy szali, bo to są... Nie no, pewnie. Widać, że są ruch spory. Można małą przygadówkę zrobić, ale trzeba z powrotem do 50 wrócić. Ale całkiem przyjemnie brzmi po wkręceniu ten silnik. Całkiem przyjemnie. Masz... Nie mam tu Corsy, co prawda, jako wydech. Nie masz. Nie myślcie, że mówimy o Oplu, bo to niektórzy tam dowcipnisi albo jacyś myślący inaczej piszą jakieś bzdury. Szczerze? O Oplu, Corsie. Corsą OPC bym nie pogardził. No tak, ale to waga ciężka, wiesz. To jest jednak, Ople są spasione. Szczególnie te do tej, do tej pory. W takich warunkach, sucho, lato, nie docenimy napędu na stałego na 4 koła. Zabawa się zimą też. Tak. Kiedy wszyscy będą się wlekli, to ja będę ciung! Albo w silnej ulewie, kiedy masz silną ulewę i wiesz, tafle wody na drodze, wtedy też. Tak, tylko że przy aquaplaningu, jak się nawet z czerna szery przesadzi w pewnym momencie z prędkością, to nic nie da. Tak. Zdrowy rozsądek przede wszystkim za kierownicą. Safety first, pamiętajcie. Ogólnie tak teraz patrzę na to wnętrze, to jak na 10 lat i tak jak mówiłeś, przebieg 100 kilkadziesiąt tysiąc, tak? Masz 128 tysięcy. No właśnie, to zaraz będzie 130. Dobra. Nie jest tak źle. Teraz zabudowany auto. Trójka. A to się kręci, dopiero niecałe 5 tysięcy obrotów. Jedzie. Dobra, starczy. Nie, no słuchaj, nie jest tak głośno, wiesz? Nie jest tak głośno, myślałem, że będzie głośniej. Co prawda nie dojeżdżamy do prędkości autostradowych, bo nie będziemy tu mieli możliwości. Ale słyszę, słyszę, tak, z tego rejonu słupki A, było, słupek A bez ramkowy. Było ponoć gorzej, ale zaraz po zakupie te uszczelki wszystkie silikonem sprayu potraktowałem, trochę pomogło. Nie jest tak źle, no nie jest tak źle. Urok niestety bez ramkowy szyb, no. No ale wiesz, masz klima automatyczną. Mówię tak, w imprezie ja rozumiem takie drzwi, ale w takim... To też ciekawe, ciekawy pomysł. W sumie i tak nie musisz ich otwierać, masz klimę automatyczną, prawda? Więc to jest taki bajer raczej, żeby zimny łokieć... No właśnie, masz zamrażalnik. Zimny łokieć raczej nie często będziesz robił w tym aucie, co? Nie, nie ma sensu. To nie jest samochód do takiego zimnego łokcia. No właśnie. Ktoś by powiedział, że autobus bardziej, żeby wnuki zawieźć. Tak jest. Nie powiem, do którego testera ten samochód by trochę pasował charakterem. Nie będę reklamy robił. Tak jest. Ale wiecie ludzie, że ja jestem generalnie złośliwy z natury. Tak. Tak, no ogólnie samochód pasujący naturą dla starszego pana, dla starszego jego mościa. Chyba, no. Chyba żebyśmy mówili o wersji 2,5 turbo. A tak, 2,5 turbo, silnik, jeżeli pamiętasz, Subaru Impreza STI. No jasne, że tak. Przecież ja swego czasu przeglądałem oferty właśnie Foresterów z tym silnikiem, bo to wiesz, no... A, i ludzie, tylko jedno,
Jeżeli chcecie mieć jakiekolwiek emocje, nie kupujcie go z automatem. Tam jest czterobiegowy automat. No tak, cztery biegi w automacie to musi być niezła jazda w dzisiejszych czasach. Wasza wolnostopny w silniku jeszcze, ten 2,5 turbo to... Myślę, że to może jechać. Ale powiem ci, że trochę jest sztywniej niż myślałem. Mimo tego, że masz balony konkretne. Przecież ty masz niezły balonowy 65, masz tam 215, nie? Słuchaj, więc... bym cię szybciej po zakręcie przebił. No ja wiem, to są zalety właśnie... No, dokładnie, no to są zalety takiego zawiasu. Jeśli jest zabudowanym, to mogę kawałek przycisnąć. No ja wiem, no. Jeszcze też... Nie mówię, że to nie jest dobre, tylko że przy... Przygotowałem się mimo tej budy samochodem nie buja na zakrętach. Nie, w porządku. Jakieś tam się odzywają, tylko ewentualnie bebechy w bagażniku. Tak. Skrzynka pancerna się odzywa. Co ty tam wozisz, granaty? Prawie. No siekierę masz, a obok skrzynkę pancerną lepiej nie wnikać. Ale siekiera jest zabezpieczona, ma dobrze, osłonkę. Dobrze. Nie no, w zakrętach, słuchaj, jest w porządku. No to na przykład jakby Mitsu tu szalał przy tej prędkości, do której się nie będziemy wam przyznawać, no to na pewno bym już no, przysiadał bardzo na każdym zakręcie. Ale na tej drodze nawieszenie można przetestować, bo jest... No są dziury, ale powiem szczerze, jak na polskie realia, to jeszcze tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Przejedźcie się po mazurskiej drodze. Naprawdę. No. Albo Bieszczadzkie. Bieszczadzkie drogi. Lusterko jest, kobiety będą zadowolone, pasażerki, nie ma światełka. Ale wiesz, nie elektryki to mierzy. Tu trochę chyba ci już, że tak powiem, się lusterko z nadszarpnięte zębem czasu. Folia chyba to jest. Tak. Sreberko ci się tam utleniło. Jakieś wady musi mieć samochód. No musi, no 10 lat, słuchaj, to nie jest tak, że w 10-latku, który jeszcze jeździ... Jeszcze możesz mieć pecha, kupić nowy samochód, a auto spadną z lawety już lakierowane. Ci nie powiedzą o tym. To też prawda, są takie przypadki, no rzadko się zdarzają, ale są, zdarzają się. No ale ogólnie, słuchaj, no, jak na nierówności, bo to są konkretne nierówności, jest w porządku, że zawieszenie sztywniejsze niż się spodziewałem, nic nie dobija, nic nie tłucze. Więc od tej strony faktycznie, poza oczywiście, tak jak mówimy, z bagażnika rzeczy, ewentualnie jakiś plastik może tam się gdzieś odezwie od czasu do czasu. Klimatyczny. Zjeżdżamy w klimatyczny. Znaczy nie będę po lesie. No tak, tak. Spokojnie. Chociaż jest tutaj etykietka, masz legitkę leśnika. O, myślę, że można tak stanąć i zrobić ładny najazd. No. Porozmawiać się ewentualnie na zewnątrz. Tak jest, możemy sobie zrobić chwilę przerwy. Wysiadka. Oszczędzaj, bo jeszcze do domu muszę wrócić. No tak. No i cóż. Przyjemny samochodzik. Myślę, że będzie wam służył i to ładnie, latami. Przez ładnych parę lat wam posłuży. Mam tylko pytanie do miłośników Subaru, bo wiele już prosiliście, żeby się jakieś Subaru pojawiło na kanale. Mateusz, z wiadomych względów, że park pracowy w Krakowie, nie? Tak, w Krakowie jest odbiór z Wrotaut, więc jest problem. Dlatego jest logistycznie problem. Myślę, że w jakimś stopniu chociaż ten Forester zaspokoi apetyt. Chociaż apetyt rośnie, będzie w miarę jedzenia. To będzie taka przystaweczka dla niektórych. Przystaweczka. Myślę, że przystaweczka. Mam pytanie dla was. O. Ja się głowię, gdzie tu do cholery są zaczepy, żeby coś holować? Bo ja tego tu nie widzę. Może jakiś... Psychofan Subaru mi powie gdzie? Psychofan Subaru, niech powie gdzie tu jest zaczep do holowania auta. Ani z przodu, ani z tyłu, ja tego nie widzę. A tu nie ma, zobacz, tu. Co to jest tu? O tu. O tu masz. A co chcecie? Dobra. Znalazło się, jest. Zobaczcie. Ale w takim miejscu? No widziałeś pan? Musi być, nie ma możliwości, żeby nie było no zaczepu do holowania. Ja mam jeszcze niedolecioną nogę, to się nie schylam za bardzo. Odkryliśmy z tyłu, a teraz zobaczmy z przodu. Może gdzieś w tych plastikach tu trzeba coś włożyć. Taka robota. Nie, tam musiał inaczej stanąć, chyba odwrotnie, bo on dziobem na dół stoi teraz. A jest tutaj chyba, czekaj. A to nie jest to dziadostwo, zobacz. Tu masz kółeczko z przelotką. Tu masz kółko z przelotką, kawał blachy. Powinno być. Aha. Jest. To? Tak, kółko z przelotką. Dziwne miejsce. Dziwne, no ale jest. Tak zawsze auto mają na wierzchu, ale widocznie... No, ukryli, nie żeby... Jak ten Subaru stwierdzili, że... Nigdy nie będzie potrzebny. Dokładnie, to samo właśnie w tym samym momencie pomyśleliśmy. Stwierdzili, że nie będzie trzeba go holować. Ja
no, w górze to jest wszystko na widoku. No dobra, to nie wiem, to chyba wracamy zaraz. I co, zmiana kierowcy? Tylko mogę ci wyjadę. Dobra, dobra, możesz, właśnie, możesz wymanewrować, to wykręć, to ja go nagram jeszcze na zewnątrz, jak będziesz nim tu kręcił. Wywalić sobie trochę, dobra. Żeby opony nie uszkodzić. Dobra, dobra, a wy posłuchacie teraz i ja posłuchamy, jak brzmi przy wydechu. A, i przy okazji się pośpieszę, jak mi zgaśnie, bo ja jeszcze z automatu. Dasz radę. Nie bój się. Dyfuzorek taki? Nawet kosmetyczny. A co to z otwartymi nie umiesz ruszyć? No, bez przesady. W terenówce to się z otwartymi jeździ. Światła od razu zobaczycie. Światła stopu. Cichutko odpalił. Podwójne światło cofania. No, ten prześwit taki na styku, żeby rurą nie zahaczyć. I słynne radio, które odpala zawsze. Światełka, przydałaby się lekka polerka, klosza. Komary mnie zżerają, trzeba się zwijać. Elegancko. Jeszcze może, wiesz co, jakbyś awaryjne światła włącz, to pokażemy kierunkowskazy. Mamy w lusterkach, oczywiście zapomnijcie o LEDach, bo to nie ta... Nie ta epoka, nie ta era motoryzacji. No ale wszystkie... Ale są, oczywiście. To też jest fajne, że już mamy w lusterkach kierunkowskazy, chociaż przy ciasnych miejscach można taki kierunkowskaz uszkodzić. To jest zawsze jego wada. A, na takie pytanie, bo ja tak asekuracyjnie wyjeżdżałem i się znajdzie pewnie ekspert, czemu ja tak jak pierdoła. No. Po pierwsze, nie mój samochód, trzeba dbać. Tak jest. A po drugie, popatrzcie tu też, jakie są kolejny. Nie chciałem do końca przyrznąć, bo tak, aż ty 20 centymetrów. Ale przed chwilą widzieliście, powiedziałem, jaki jest prześwit, że na styku z wydechem, więc dlatego świrus wolno cofał, bo po prostu wydechem by zaraz zarył w ziemię i po co. No. Dobra, no to ruszamy, co? Będziemy teraz jechali. Teraz Mateusz. Tak jest. Słuchajcie, musiałem sobie minimalnie przestawić kierownicę i fotel, no bo nie mam 2 metrów. Świrus jest większy. Jest tu regulacja w jednej płaszczyźnie. Jest jedna osiowa, jedna płaszczyzna. Nie możemy sobie przód, tył, ale góra, dół jak najbardziej do regulowania jest możliwa. Zamykamy te drzwi. Ładne, zacne drzwi bezramkowe. Jeszcze sobie trochę poprawię. Wyłączamy awaryjne. Ale są też czujniki, jeżeli miałbyś niezamkniętą klapę czy drzwi. Są czujniki, to... tak? Możemy pokazać. Jest czujnik, tak. Jest czujnik, jest lampeczka. Świeci się. Dobra. Nagrywajka jest, idzie w każdym razie, bo aparacik robi nam czasami psikusa, jak to z leciwym sprzętem bywa. Leciwe auto, leciwy sprzęt. No tak, tak. Dobra. Leciwe, w cudzysłowie. No ale fajnie się tym jedzie, już mi się podoba. Przepraszam, w cudzysłowie. W cudzysłowie, jasne, trzeba dbać o polski język. No to jedzie. Jak to profesor Jonek mówił, czemu jest w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu? Bo masz coś w dupie, a nie w dupiu. Chwilą bawi łudzie. Tyle gwoli poprawnej polscyzny, tak jest. Słuchajcie, no pierwsze wrażenia z kierownicy. Dosyć tak luźno chodzi układ kierowniczy. Zgadzasz się? Że trochę jak w Superbie, tak w środku trochę luźny, ale jak po tej... Ale zaraz zobaczymy tutaj. Ale fajnie, chce się go wkręcać. Chce się, w końcu kurczę bokserek wolnossący. Jest 2-litróweczka. Pancerna skrzynka daje znać o sobie z granatami w bagażniku. Ale fajnie, kurczę, jest większy pan niż w tym wolnossącym Mitsu 1.6. Przed chwilą nim tu przyjechałem, 330 km, więc mam bezpośrednie porównanie 2 wolnossących Japończyków. No jednak jest to stara szkoła, inne brzmienie, no oczywiście mamy inną pojemność, inną moc, ale przyjechałem prawie nowym autem, a to mamy 10-latkę. I zauważ, że dzięki temu, że silnik typu boxer ma znacznie niższy środek ciężkości. Tak. On się nie buja na tym. Nie, nie buja się. I nie powiedziałbym w życiu, gdybym nie spojrzał, że masz profil 65, wiesz? Tak. Nigdy bym nie powiedział, że... Mitsu może się bujać, coś czuję. Tak. Tak, Mitsu się bardzo buja, no przesiada na tych, mówię ci, no. Przy prędkości tam 80 na godzinę, jak wchodzimy w takie zakręty ostrzejsze,
no to zdecydowanie w Mitsubishi bym już wylatywał. Aż czasami żałuję, że tu nie ma 2,5 turbo. No ale to nie jest twój samochód, jak wspomniałeś. Ty masz Golfa 2. Ale nie powiem, im dłużej jadę tym Foresterem, tym bardziej chcę takiego też mieć. A kto wie, może też sobie sprawdzić. Nie, fajnie. A jeszcze wrzucimy piąteczkę. Oczywiście ten sam numer, jak możesz pokazać lewarek z dźwigni Nieznanych Biegów. Żebyście nie wpadli na pomysł, na takie auto wrzucać szóstki. No tam już wsteczny. Ja się przyznam, że raz miałem taki moment, jak jechałem Mitsu i chciałem, bo w trasie tak mi wył ten silnik, tam było 120-130, 3000 ponad obrotów, 3300-3400 i chciałem tą szóstkę wrzucić, bo się tak przydałem, zamyśliłem, mówię, o, i poczułem opór, kurde, tak człowiek się... Dobrze, że sprzęgła nie puścili, bo byłby dramat. No, czuwałem jakby, wiesz, no to jakby wszystko przytomnie, ale kurde, ten moment taki był, no, niebezpieczny. Schobeczki też. Ja się cieszę pod tym względem, że to jest bieda edition, bo fabryczna nawigacja jest brzydka, a tak to mam ładny schowek. No i praktycznie, masz schoweczek, więc jest praktycznie. Też się cieszę, że jest bieda radio, bo mam dzięki temu schowek. Wszystko ma swoje plusy. To jest też schowek. Plusy dodatnie plusuje. Też leśnika. Jest. Szlobanów? To szlobanów. Nie no, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że jest fajnie. Układ kierowniczy jest zadziwiająco właśnie luźny w środku. Myślałem, że będzie bardziej, no, po prostu sztywniejszy. Będzie trzymał tą pozycję zero lepiej. A tu mamy te luzy, co można, właściwie małym palcem można kręcić bez żadnego problemu. Jest bardzo luźno. Ale poza tym przyjemnie się jedzie. Fajna pozycja za kierownicą, jak na dosyć wysokie auto. Przypatrz się w lusterka, że masz w pewnym sensie na krawędzi lusterek takie załamanie szyby. Jest, bo to jest asferyczne. Bo to jest lusterka asferyczne, wiesz, z tamtej strony też. Tak samo, masz w dwóch stronach asferyczne lusterko. To ci ułatwia dostrzeżenie obiektu, po prostu to masz jest, szerszy, to jest analogowy asystent martwego pola. Tak. Masz bardziej panoramiczny widok. No tak jak wiesz, te lusterka, masz przyczepę. Masz też lusterka, które montujesz sobie tu i masz dzięki temu jakby trochę takie, no w panoramie widzisz wszystko. Nie tylko doczepiasz sobie tu lusterka, ale masz też wewnątrz auta. A nie powiem, asystent martwego pola to jest jeden z nielicznych asystentów, które chciałbym mieć kiedyś w samochodzie. Bo to jest przydatne. Może się przydać. Aczkolwiek nic nie zastąpi głowy. Ja nigdy nie zapominam o zerkaniu. To jest taki nawyk, jak sobie niezależnie czym, jakiego mam asystenta, czy to jest volvowski Bliss, czy inne auto, które testuję, i pika mi, i miga, i dźwięczy, i mruga w lusterku, to zawsze jak zmieniam pas, sprawdzam, czy nie mam jakiegoś maleństwa w martwym polu, czy coś. Bo wiecie, czy motocyklista na przykład. Dokładnie. Nie? Elektronika jest zawodna. Ja nigdy do końca nie zaufam elektronice. To nam pomaga, ale to nie jest tak, że możemy... Te moje autonomiczne auta, to ja długo nie uwierzę. No właśnie, jeszcze to nie ten moment. Jeszcze zresztą, że był niedawno wypadek, tak? Mm-hmm. No i już zabudowa, zwalniamy kąty rybackie, a no to już jesteśmy, to już dojechaliśmy. No dobra, słuchajcie moi drodzy, nie będziemy z tego robić godzinnego materiału, bo to nie o to chodzi. Na moim kanale staram się, żeby testy trwały 30 parę minut, góra do 40, jak właśnie teraz pewnie w tym przypadku będzie. Dwóch kierowców, dwa auta, cały czas gadaliśmy wcześniej też o Mitsubishi w porównaniu, no bo to ma sens w tym momencie. I tyle, no, mam nadzieję, że wam się podobało, także dzięki za oglądanie testu. Świrus teraz w roli operatora, wcześniej występował do was głosem i twarzą prowadząc auto, teraz jest moim kamerzystą, także trzymajcie się, zalajkujcie filmik, jak wam się podobało, piszcie, czy chcecie kolejne auta, to i kolejne testy ze Świrusem w naszym trochę świrniętym duecie. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Na razie. Słuchajcie, jeśli chodzi o ilość obrotów, no to mamy tak, jeden obrót i tak by było idealnie półtora, jest półtora i parę centymetrów. A teraz jeśli chodzi o promień skrętu i o średnicę zawracania, jest bardzo dobrze. Już od razu czuć, że auto jest bardzo zwrotne. Oczywiście ja mogłoby mieć troszeczkę mniej obrotów kołem kierownicy, bo jak widzicie trzeba zrobić 3, ale niestety w Mitsubishi, którym przyjechałem, jest jeszcze gorzej. Podobnie jak w L200 jest jeszcze gorzej. Nie ma zmiłuj. Jeśli chodzi o promień skrętu w Mitsu, to też nie jest źle, ale tam trzeba zrobić jeszcze więcej obrotów kołem kierownicy, więc... Promień tutaj z manewrowaniem nikt nie będzie miał większych problemów. Możecie zobaczyć widoczność we wszystkie strony, tak. Bo ten egzemplarz nie ma czujników cofania. Nie, widoczność jest dobra. Duże szyby, to jest też duża zaleta, że szyby są wielkie w tym samochodzie. I płasko jest auto, tak. Kończy w miarę. Aczkolwiek nie masz ani kamery cofania, wiadomo, bo to jest nie ta era samochodów, ani czujników cofania też nie masz, prawda? Są egzemplarze, które mają to fabryczne. Aha. Mówię, to jest bieda, podstawa prawie. No tak. Coś za coś, ale coś za to coś. Kierownica, mimo że nie jest skórzana, nie jest wyciurana. Nie, w porządku. Nie jest źle. No i pali trochę samochodzik.
mówiłeś, że 16-17 gazu, w mieście, tak? Plus jazda w terenie wyszło 16 litrów gazu. Mhm. Zbiornik ma ogólną pojemność 55, ale 44 litry wchodzą. Mhm. Maksymalnie 44. No tak. Czyli jechałem 280 km po mieście i w terenie. Tankowanko, no właśnie, tankowanko dosyć często będzie. Aczkolwiek ja jestem tu w stanie gaz do pełna do 100 jeszcze zatankować, no. Także. Mhm. Jeszcze zostanie, okay, na wodę. Okej, okidoki.